Elczar pozostał na boisku u boku Szarkeja i traci piłkę dość łatwo. Drexel do Simonsa i ten z góry. Ale znów świetnie to napędził Drexel. Bardzo agresywnie, mocno do kosza, do przodu i widzimy. Przed chwilą był remis, teraz już Ostrowienie powoli odjeżdżają i tak widać, że coraz mniej tlenu mają Lublinianie, przerażeni tym pressingiem zawodnicy.